Cześć, witamy Was, kochani! Iga, powiedz cześć! Cześć! Słuchajcie, dzisiaj zapraszamy Was z Igą, moją uczennicą ze szkoły w Sygnaczowie, na takie stylówki, trochę stylówek dla dorosłych, ale trochę świątecznych, dokładnie, a trochę stylówek takich młodzieżowych i do szkoły na okres przedświąteczny i w domu, czyli na przykład na Wigilię, na co, żeby... Tak, na Boże Narodzenie, na to, żeby sobie posiedzieć po prostu w domu albo pójść na spacer świąteczny. Iga Wam opowie coś o modzie młodzieżowej, a Iga też kupuje w second handzie, prawda? Tak, w taniej odzieży, która znajduje się w Bieliczce. Polecam. Słuchajcie. O, widzicie? I to jest bardzo dobry ekologiczny pomysł. I zobaczcie, jak Iga super dzisiaj wygląda. Co to jest za stylowa opowieść? Taka bardziej do domu, gdzie jest ciepło. Gdzie jest ciepło, bo... Oczywiście z krótkim rękawkiem to raczej, gdzie na przykład jest kominek, czy coś właśnie w tym stylu. Dokładnie. Bardzo dobrze gadasz. No, tak. Bardzo fajne buty ma też Iga, zauważyłam. Chyba nowe. Tak. Nie widziałam jeszcze. No trzeba mieć też coś nowego, prawda? W końcu w ogóle jest taki zwyczaj, że na Nowy Rok i na święta zawsze trzeba mieć coś nowego. No tak. Trzeba było kupić cieplejsze buty. Dokładnie. I słuchajcie, Iga ma na sobie bardzo fajny żakiet. Co to za żakiet? No, na pewno jest z krótkim rękawkiem i jest taki... Mówiłaś, że on jest z jakiejś marki konkretnej? No tak, tylko... Z Weromody? Dobrze tak, pamiętam? Z Weromody. Z Weromody i z second handu. Tak. Super. No i co? Jak byś opisała tą stylówę? No, jest fajna. Ta spódniczka jest chyba też z second handu. Okej. Okay. Spódniczka taka mini, fajna, młodzieżowa, tak. No. Ta koszulka jest tutaj bardziej pokażę. O, pokaż, pokaż, właśnie. Są one takie, no... też fajnie i to też koszulka jest second handu. No i rajtuzy to, jak rajtuzy. Czerwone na święta. Tak. Super. Bardzo fajna stylówka. A powiedz mi, jak się w ogóle lubisz ubierać? Jaki jest twój taki styl główny? Szerokie dżinsy, bo to chyba każda młodzież lubi takie bardziej szerokie dżinsy. Dokładnie. Jakieś, ja na przykład bardzo lubię jakieś dłuższe swetry z długimi rękawami. No i słusznie. Czyli oversize, bo teraz jest na to moda. Baggy jeans, takie szerokie, nie? I, no tak. I jakieś oversize'owe bluzy. Ale też zauważyłam, że akurat Iga jest zwolenniczką spódnic, bo nie wszystkie dziewczyny lubią spódnice, nie? Ale tak, lubisz jak chyba. Się dobrze dobierze spódnicę z jakimś swetrem, to fajnie to wygląda. Dokładnie, dokładnie. No i zobaczycie dzisiaj, że fajnie, bo Iga ma bardzo fajne pomysły na stylówy. I najpierw pokażemy Wam takie stylówy do szkoły. Ja Wam pokażę, bo ja dzisiaj byłam tak w szkole. Raz na ludowo, czyli można powiedzieć, że nauczyciel na okres przedświąteczny też może się trochę przebrać i wyglądać jak klaun, mówiąc tak w skrócie. No, ale jak widzicie, ja Wam się tutaj też pokażę, bo jak Iga się rozbiera, to czemu nie, ja też. Ja mam na sobie czerwony golf, czyli my tu jesteśmy kompatybilne, bo czerwony to jest taki chyba przewodni kolor na święta, tak. No nie? Taki świąteczny. Dokładnie. No właśnie, ja mam na sobie czerwony golf z kaszmirem i taką spódnicę, ona jest bodajże z Argentyny, czy z jakiegoś tam kraju z Ameryki Południowej, ale chyba pasuje na święta, nie? Taka no trochę tak, jest śnieżynkowa, z takimi czerwonymi elementami, mi się to kojarzy trochę ze świętami. No i mam sznurówki dobrane do koloru swetra, nieprzypadkowo. Także nauczyciel w stylu takim trochę, nie wiem jak to nawet nazwać, takim trochę raz na ludowo, pomieszanym. Ale trochę świąteczny, bo już mi spada opaska. No a Iga, teraz pokażemy Wam Igi stylówki, które wymyśliła do szkoły na okres przedświąteczny. I pierwsza stylówka, będziecie widzieć tam przebitki, a my Wam o tym opowiemy. Ta pierwsza stylówka z tymi spodniami szerokimi. No tak, to tam znajduje się taki golf, taki czerwony też. I jest taka flanelowa koszula w kratkę, czarno-biała, związana tutaj w kokardę. Bardzo fajna jest koszula, bardzo mi się spodoba. Ta stylówka w sumie mi wpadła pierwsza w oko, bo Iga sama wymyśliła te stylówki, także brawo. Ta-da! Fanfary. tak, bo właśnie Iga się bardzo interesuje modą i w ogóle też tańcem. No tak. No, ojej. I słuchajcie, i ta stylówka z tymi spodniami jest tam, widzicie, w klasie i to jest faktycznie w klasie, może nie w klasie Igi akurat. No nie, bo mieli jeszcze lekcje. Tak, bo jeszcze klasa była zajęta, ale zrobiłyśmy w innej klasie, ale te klasy są bardzo podobne w stylu.
umeblowanie jest to samo wszędzie, więc zrobiliśmy tam taką stylówkę, jak Iga siedzi na ławce i stoi i pisze, to chyba później w drugiej stylówce, nie? Tak, to było w drugiej. Tak. No i to, czyli ta pierwsza stylówka jest taka zupełnie na luzie, ale bardzo fajna, młodzieżowa, ale jednak w kolorach... Takich świątecznych. Dokładnie, dokładnie. O to właśnie nam chodziło, żeby się zainspirować tymi świętami, no nie? No tak. No, a druga stylówka jest... No taka, też czerwony taki sweter, dosyć gruby, z takim tutaj golfem. No bardzo i takie fajne. Czarne, takie spodnie. Tak, tak, dokładnie. Czarne takie rurki elastyczne i masz fajne adidasy do tego, no takie tak. Trochę duże. Teraz też są modne te takie duże adidasy, nie? No tak. Także takie po prostu, słuchajcie, fajne młodzieżowe styluwy w kolorach świąt. No i bardzo mi się spodobały te styluwy. Zobaczcie sobie jeszcze tam, jak Iga właśnie sobie siedzi w ławce i coś rysuje w swoim zeszyciku. A Iga też bardzo ładnie rysuje i robi fajne prace. Zaraz Wam to pokażę, co zrobiła dla mnie. Ale to pochwalę się na samym końcu. Okej, słuchajcie. No, to te styluwy szkolne już widzieliście, to teraz... Ta stylówka miała być do domu i jeszcze Wam opowiemy o stylówkach, Iga Wam opowie o stylówkach, które zobaczycie w przebitkach za chwilę, a które jeszcze wymyśliła na święta. I co to będziesz miała tam za stylówkę kolejną? No taka jakby sukienka z takim paskiem w kratkę, bardzo taka wigilijna na wigilię klasową. Czarna spódniczka z taką też właśnie koszulą w kratkę. I chyba to wszystko. Mm-hmm. To są takie wigilijne właśnie stroje. Dobra, i słuchajcie, jeżeli nie zdążymy Wam tak szybko przewinąć tych zdjęć, to po prostu obejrzyjcie sobie te stylówki tak na spokojnie, jak Iga tutaj je mierzy. Więc w razie czego to pozwalamy Wam sobie obejrzeć, będzie jakaś tam muzyczka, zobaczcie jak tam Iga wygląda w tych ciuszkach, bo super wygląda, już widziałam. To były stylówy świąteczne, a jeszcze Iga chciała Wam taką pokazać, jak młodzież lubi się ubierać na co dzień. To jest ta stylówka, w której Iga tutaj przyszła, żeby Wam pokazać, bo też jest z rzeczy vintage, tak, i z rzeczy używane, second handu. I co to jest za stylówa? Mam takie jasne brązowe spodnie, też takie dosyć szerokie. One są z Zary i kosztowały chyba 12 zł. Tak naprawdę wykosztowały stówę z Zary, bo Zary to dosyć drogi sklep. I jeszcze taki golfik też, to jest akurat golf z second handu i właśnie on jest takie paski czarno-białe. To co widzicie w podglądzie, to Iga teraz Wam opisuje i super wygląda. Także słuchajcie, mamy nadzieję, że też będziecie brać przykład Igi i kupować coraz więcej w second handach, bo naprawdę można teraz bardzo dużo nowych takich, w sensie nowych, chodzi mi o modę, że takich modnych rzeczy kupić właśnie w second handach i nieraz lepszej jakości niż takie rzeczy na przykład tanie, które się po dwóch praniach nam rozlecą, no jeszcze nie? Chcę dodać, że kupiłam sobie takie futerko, takie niebieskie, które by w sumie kosztowało 300 zł w normalnym sklepie, a ja kupiłam takie futerko za 60 zł. Za 60, wy to rozumiecie? Futerko! Widzicie, jaka Iga jest elokwentna, to Iga przybije piątkę za te super zakupy. I słuchajcie, ja Wam jeszcze tutaj pokażę też jedną moją taką stylówę świąteczną, bo w tym roku się nie będę jakoś bardzo rozwodzić nad tym. Taką właśnie codzienną na święta, nie wigilijną, bo wigilijną to Wam tam jeszcze kiedyś pokażę przed samymi świętami, jak się Wam pokażę. Także żebyście widzieli, że właśnie może być coś takiego dla uczniów, też dla nauczycieli second hand. Także warto wprowadzać u siebie takie second handowe mody. I moi drodzy, będziemy się za chwilę żegnać. Ja jeszcze chcę pokazać coś Idze i mam nadzieję, że Idze się to spodoba. I zobaczymy, to będzie taki mikrotest, co Iga pomyśli, jak to wystylizować. Okej. Okay. Jest dla Ciebie taki mikroprezent za ten program. Okay. I zobacz sobie do środka, bo tam jest coś, co miałam nadzieję, że podpowiesz nam, jak byś to wystylizowała tak po swojemu. Najpierw to takie tam, wiecie, takie jakieś drobiazgi. Misiu! To są nasze ekomisie, widzicie, te misie, to robiłam ja, a te misie są takie ręcznie szyte i mają ruchome rączki. Można dać na choinkę.
Super. Super. Dobra, co tam jeszcze mamy? O, o Boże, jakieś liczne rękawiczki. A, takie, widzicie, to są rękawiczki. Właśnie taki przykład. Chciałam sobie takie kupić. Second handu, ale nowe. Oczywiście już wzięłam metkę, bo nie wypada dawać, wiecie, z tam z kimś. Ale super. Dobra, i ostatnia rzecz to jest to, co miałam na myśli, czy co tam Iga by wymyśliła, jak to wystylizować. O Jezu, jaka fajna bluza. No pokaż do przodu, bo na razie jest tyłem. O! To jest z Kasperem, znasz Kasperka? Tego nie, duchka? Ale coś jest, taka, jest taki film, jak nie widzieliście, to zobaczcie sobie, bo to jest super film na święta właśnie. Kasper, jak to się nazywało? Dokładnie cały tytuł nie pamiętam, ale właśnie to jest o takim dobrym duszku. I ta bluza jest taka właśnie oversize'owa. Jak się uda nam teraz coś do tego wymyślić, to Iga się wam jeszcze pokaże w tej bluzie. Okej? Ja bym do tego coś zamierzyła, takie fajne. No, co na przykład? Szerokie jeansy albo jakąś spódnicę. Albo spódnicę, to może się nam też, jeszcze uda. Te spódnice też do tego by bardzo fajnie były. Pewnie, że tak. Ja też tak uważam. Nawet mini, nawet ta spódnica fajnie. No tak. Słuchajcie, Iga jest bardzo pomysłowa, jak chodzi o ciuchy, więc zaraz jeszcze zobaczymy ostatnią przemiarkę, a tymczasem życzymy wam czego? Wesołych świąt! Dokładnie! Merry Christmas, everyone! No i tam życzymy wam też udanego Sylwestra, bo pewnie się już tak prędko nie zobaczymy, jak chodzi o ten skład, nasze duo, bo pewnie może kiedyś jeszcze zobaczymy na wiosnę jakieś stylizacje, jak Iga się zgodzi. Oczywiście, że się zgodzę. Oczywiście, że Iga się zgodzi, ja też się zgodzę. Także kochani, serdecznie was pozdrawiamy i życzymy wam super Wigilii, świąt i takiej atmosfery świetliste, świąteczne i fajnych zakupów w second handzie. Bye, bye! Bye!